W obronie polskiego węgla przeciwko planom wyłączenia bloków węglowych oraz z apelem o uruchomienie nowej odkrywki w Złoczewie. To podstawowe postulaty, z którymi dziś związkowcy górniczy pojechali do stolicy. Chcą, by głośno wybrzmiało to, co mają do powiedzenia w sprawie obecnie prowadzonej polityki energetycznej w górnictwie i hutnictwie. W samo południe zebrali się pod siedzibą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by wyraźnie pokazać swój sprzeciw wobec projektu rozporządzenia dotyczącego norm jakości węgla dla polskich spółek węglowych oraz odbiorców indywidualnych. Fatima Orlińska. To my wszyscy walczymy o górnictwo, walczymy o polską energetykę. Oni jednym prostym zapisem wyeliminowali węgle grube polskie. Zdaniem związkowców w nadchodzącym sezonie grzewczym mogą powrócić znane sprzed 2 lat problemy z dostępnością węgla. W życie ma wejść rozporządzenie o paliwach stałych, zgodnie z którego założeniami węgiel spalany w gospodarstwach domowych będzie musiał spełniać konkretne normy jakości. Rzecz w tym, że polskie górnictwo tego typu surowca nie wydobywa, a polski rząd planuje uzupełniać braki węglem z Kazachstanu. Ten rok już będzie trudniejszy, a jeśli my w tym czasie jeszcze wyeliminujemy te 2,5-3 miliony choćby z polskiej grupy węglowej, tych węgli grubych, no to oznacza, że tego węgla braknie i to braknie dość szybko. Wtedy pewnie będzie znowu wszystkie ręce na pokład. Zaimportujemy dziesiątki milionów ton węgli niesortów, z tego odsypiemy 15-10% węgli grubych i zostaniemy z miałami. Tylko ja przypomnę, że te węgle są 3-4-krotnie droższe od naszych węgli. Motywacją do ustalania nowych norm jakości węgla ma być ekologia, czyli redukcja emisji spalin. I o ile eksperci górniczy nie podważają potrzeby realizacji tych założeń, o tyle są zdania, że można zrobić to w sposób bardziej rozsądny. Jak mówi były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski, konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Są doskonałe opracowania różnych naukowców na temat ograniczania emisji, tylko nikt z tych emisji nie wdraża. Mało tego, nawet w sławnej umowie społecznej jest 1/3 tego całego zapisu poświęcona ograniczeniu emisji węgla w czasie jego użytkowania, czy spalania, czy skoksowania, czy tego. Nikt tego nie wdraża. Wiecie Państwo, najprościej jest zablokować wydobycie, najprościej jest powiedzieć, że tego węgla nie będziemy używali. Ponadto Jerzy Markowski zwraca uwagę, że ustalenia w zakresie projektu rozporządzenia o paliwach stałych powinny odbywać się we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Ministerstwem Przemysłu, a do tego nie doszło. Jak przekazał nam dziś rzecznik prasowy resortu przemysłu, swoje poprawki do projektu rozporządzenia wnieśli, jednak dziś nie chcą komentować sprawy. Manifestującym górnikom udało się natomiast porozmawiać z wiceministrem Krzysztofem Bolestą. Jak przekazał nam Rafał Jedwabny, minister przyjął postulaty i zapowiedział, że ministerstwo już pracuje nad nowym projektem. Były też rozmowy w podkomisji. Górnicy dają ministerstwu miesiąc na nowe ustalenia, w innym wypadku zapowiadają kolejne protesty. Walcownia średnia.